Forum Młodych Dyplomatów zaprasza Państwa na podcast Rubieże Świata. Cześć, witamy Was w nowym sezonie naszego podcastu Rubieże Świata w ramach Forum Młodych Dyplomatów. Jak zawsze z tej strony, tak jak w poprzednich podcastach, które nagrywaliśmy pół roku temu, Oskar Stefański jako osoba prowadząca. Razem ze mną jest w zasadzie stały nasz bywalec, czyli Szymon Ostrowski. Witam serdecznie. Jest z nami także, można powiedzieć, że w ostatnim czasie też stały bywalec, czyli Patryk Remizow. Dzień dobry, dobry wieczór. Są z nami też osoby, które nigdy nie nagrywały i to będzie pierwszy podcast, takie jak Katarzyna Pijankowska. Witam wszystkich. I Aleksandra Dwojak. Witam serdecznie. Porozmawiamy sobie o takich tematach jak prezydencja Szwecji w Unii Europejskiej, to co się zadziało w Szwecji związanego z NATO, no i też poruszę przemówienie Tobiasa Billströma dotyczące przyszłej polityki zagranicznej Królestwa Szwecji. Poruszymy także tematy związane z Serbią i z wydarzeniami w Serbii z ostatnich tygodni, z ostatnich dni, z ostatnich miesięcy. Również będzie temat dotyczący Rosji. Przygotuje go Ewelina, której z nami nie ma, ale dograła się dla nas specjalnie. Będzie także temat dotyczący relacji niemiecko-francuskich w 60-leciu po podpisaniu traktatu elizejskiego. I dwa pozostałe tematy będą dotyczyć kolejno. Jeden Ukrainy i Rosji i o perspektywach według politologów dotyczących tych państw i konflikcie Węgier z Unią Europejską dotyczących sankcji finansowych na szkolnictwo wyższe. I pierwszym tematem, jaki przedstawimy, a w zasadzie to ja przedstawię, będzie temat dotyczący Szwecji. Czyli coś, czego nigdy nie wybieram, czyli zawsze jest Szwecja, z drobnymi wyjątkami. Właśnie o tym będziemy rozmawiać. Zaczynając od prezydencji Szwecji. Jak wiadomo, w Unii Europejskiej prezydencja jest rotacyjna, to znaczy w Unii Europejskiej przewodniczy jedno konkretne państwo co 6 miesięcy, dwa w ciągu roku. Od stycznia państwem przewodniczącym Unii Europejskiej jest Szwecja. No, dokładnie Królestwo Szwecji i jej przedstawicielem dotyczącym tej prezydencji jest premier Szwecji z ramienia umiarkowanej partii koalicyjnej, czyli Ulf Kristersson. Mottem prezydencji Szwecji w Unii Europejskiej jest bardziej ekologiczna, bezpieczniejsza i wolniejsza. Nie chodzi o slow, tylko o free Europa. Chodzi o to, że Szwedom zależy bardzo na tych kwestiach, które ich w zasadzie dotyczą i na których opierają całą swoją politykę od wielu, wielu lat, już od Zielonego Domu Ludowego Gerana Perssona, dotyczącą ekologii. Jest to jedno z pierwszych państw, które zwróciło na to uwagę i które dokonuje potężnych reform dotyczących ekologizacji. Również bezpieczeństwo, z czym Szwecja ma problem w sferze wewnętrznej. Zewnętrznej jest zawsze lepiej, jako państwo stale neutralne, które aktualnie aspiruje do wejścia do NATO. No i również wolność, coś co Szwedom jest nieobce, ze względu na to, że jest to jeden z takich najwolniejszych, jeśli chodzi o państwa Unii Europejskiej, których naprawdę ludzie mają bardzo dużą wolność obywatelską. Takie najistotniejsze rzeczy dotyczące szwedzkiej prezydencji w Unii Europejskiej to właśnie także jest konkurencyjność gospodarki. Chodzi o to, że Szwedom bardzo zależy na tym, aby gospodarka Unii Europejskiej i wszystkich poszczególnych państw stała się konkurencyjna, ze względu na to, że sporo państw ma problem czy to z brakiem konkurencyjności przez monopole, czy to ze zbyt dużym rozbiciem konkretnego sektora lub jego wręcz zanikiem. Chodzi o to, żeby konkretne sektory gospodarki w Unii Europejskiej w poszczególnych państwach, można powiedzieć, powstały na nowo lub były bardziej rozwijane w sferze konkurencyjności, żeby obywatele mieli możliwość wyboru pomiędzy konkretnymi produktami, z których chcą skorzystać. To jest bardzo istotne. Kristersson zaznaczył także takie istotne elementy, których nie ma w Motcie, chociaż można powiedzieć, że są, i są to istotne wartości demokratyczne całej Unii Europejskiej, wartości europejskie i utrzymanie stabilnych rządów prawa we wszystkich państwach. Chodzi tutaj głównie o zaznaczenie tego, co dzieje się w naszym państwie i także na Węgrzech, w których jest według Unii Europejskiej, z tego co możemy także zauważyć,
problem z demokracją, to szczególnie na Węgrzech, w perspektywie chociażby gerrymanderingu dotyczącego jednookręgowych mandatów wyborczych w zeszłych wyborach, czy także przejmowaniu przez państwo mediów prywatnych i tworzeniu swojej własnej propagandy, czy także w Polsce, gdzie wolność mediów z roku na rok według indeksu wolności prasy zanika. I Kristersson i cała Szwecja chce z tym walczyć, jako właśnie to państwo, które jest takim, można powiedzieć, że przewodniczącym Unii Europejskiej w tej sferze, ze względu na to, że zarówno w indeksach wolności, jak i w indeksie wolności prasy Szwecja zawsze jest w ścisłej czołówce. Ostatnio w indeksie wolności prasy Szwecja była na trzecim miejscu za Danią i za Norwegią, przy czym osiągnęły te trzy państwa najwyższy możliwy wynik. Zatem można powiedzieć, że jest to ex aequo pierwsze miejsce. Kristersson także zaznacza potrzebę wspierania Ukrainy. Z racji, że Szwecja, jeśli chodzi o pomoc humanitarną na równi z Norwegią, w odniesieniu do swojego PKB przeznaczyła najwięcej pieniędzy i najwięcej pomocy Ukrainie, jednak może o tym mówić jako o byciu też takim przewodniczącym, takim nie pionierem, tylko bardziej państwem, które wyznacza trendy w tej kwestii w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o pomoc humanitarną. Zaznaczył także, że Szwecja będzie jednym z tych niektórych, z tych nielicznych państw, będzie pierwszym z tych państw, co jest najistotniejsze, które będzie wspierało ukraińską transformację energetyczną w kwestiach ekologizacji. To jest bardzo istotne dla Ukrainy ze względu na to, że państwa muszą spełnić też warunki ekologiczne, żeby dołączyć do Unii Europejskiej, z czym jest największy problem, bo według ostatnich sondaży z Ukrainy obywatele niezbyt przychylnie na to patrzą, nie zwracając uwagi na potrzebę tego i jest tym dosyć spory problem w Ukrainie, wiadomo, oczywiście wynikający z tego, że mają inny problem, głównie za swoją wschodnią i północną granicą. Polityka handlowa Unii Europejskiej w prezydencji szwedzkiej będzie opierała się także na wspieraniu państw pozaeuropejskich, ale zarazem na tworzeniu z Unii Europejskiej takiego, można powiedzieć, centrum gospodarczego, takiej przeciwwagi zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i dla Chin, głównie poprzez chęć otwarcia się na rynek Ameryki Łacińskiej, o czym później troszeczkę szerzej opowiem, i także jeśli chodzi o państwa, można powiedzieć tak trochę geopolitycznie, Indo-Pacyfiku, czyli w tej kwestii to są Indie, to jest Indonezja, czyli bardzo potężne rynki, no i oczywiście otwieranie się na Afrykę, ale tylko w tych demokratycznych państwach afrykańskich. Trzeba spojrzeć na to, że jednak Unia stara się współpracować z tymi, którzy wyznają jej wartości. Jeśli ktoś nie jest państwem demokratycznym, to Unia raczej z tym państwem nie współpracuje. Oczywiście bywają wyjątki w tym zakresie. To są takie kluczowe kwestie dotyczące polityki szwedzkiej prezydencji w tym wszystkim i na pewno za szwedzkiej prezydencji pomoc zarówno Ukrainie, jak i pomoc państwom, które aktualnie mają swoje wewnętrzne kryzysy, się nie zmieni, a nawet i się zwiększy, patrząc na to, jak Szwedzi bardzo chcą działać w zarówno Jemenie, czy zarówno w Burkina Faso, gdzie one wspierają działania humanitarne w tych państwach, w których no niewątpliwie są gigantyczne problemy, chociażby z wojną domową, czy z jakimiś represjami wobec ludności. Zatem jeśli chodzi o aktywność Unii Europejskiej, w tym przypadku akurat jej przewodniczącego przez te półrocze, będzie ona, można powiedzieć, nawet i zwiększona względem tego, co było za czasów czeskiej prezydencji. To jest pierwszy temat z tych, które mam przedstawić. Drugim tematem jest coś trochę krótszego, czyli perspektywa na dołączenie Szwecji do NATO. Tutaj to też troszeczkę zahacza o Finlandię. Jest to o tyle istotne, no jak wiadomo, państwa wspólnie złożyły wniosek, ale tutaj występuje taki problem. To już tłumaczyłem w poprzednich podcastach, dlaczego Szwecja aż tak bardzo nie lubi się z Turcją, jeśli tak można powiedzieć, ale tak mówiąc w szerszym zakresie, Finlandia dostaje troszeczkę rykoszetem przez Szwecję jako państwo, można powiedzieć, że takie państwo, które zawsze idzie wszędzie ze Szwecją za rękę, jestem takim mniejszym partnerem tego państwa, ale zarazem Turcy chcą tutaj pokazać, że jednak, no cóż, ale ta Finlandia może dołączyć w przyszłości do NATO i to prędzej niż Szwecja.
państwa wypełniły deklarację, którą podpisały w trakcie marcowego szczytu NATO, w trakcie madryckiego szczytu NATO. Ale Turcja uważa, że jest inaczej. Ze względu na to, że niektóre z tych punktów łamały prawo międzynarodowe, przez co te państwa uznają, że ich nie muszą wypełnić. To jest oczywiście słuszne. Turcja uważa inaczej, bo Turcja oczywiście sobie nie uznaje takich rzeczy, jak na przykład przestrzeganie prawa międzynarodowego czy prawa wewnętrznego poszczególnych państw. Dla nich to jest nieistotne. Dla nich istotne jest to, żeby po prostu te organizacje opozycyjne i ci opozycjoniści względem Erdogana dostali się do Turcji, tak samo, żeby już nie były wspierane partie opozycyjne w Turcji, żeby Erdogan mógł wygrać tegoroczne wybory prezydenckie i parlamentarne. Finowie słowami zarówno ministra spraw zagranicznych, Pekka Haavisto, jak i prezydenta Finlandii, Sauliego Niinistöä, oni myślą nad tym, że dobrą opcją byłoby dołączenie do NATO bez Szwecji, że Szwecja może poczekać, co nie zgadza się z polityką Sanny Marin, czyli premier Finlandii. Tutaj występuje taki impas. Socjaldemokraci fińscy razem z partią lewicy fińską, to jest ta najbardziej na lewo odsuniętą partią, one chcą dołączyć do NATO wspólnie ze Szwecją. Wszyscy inni są przeciwni. I to pokazuje najnowszy sondaż fińskiej telewizji publicznej, w której widać taki występujący problem. Trzeba pamiętać, że w tym roku będą wybory parlamentarne w Finlandii. Może się naprawdę multum rzeczy zmienić. Partia centroprawicowa, czyli Partia Koalicji Narodowej, aktualnie prowadzi w sondażach. Nie wiadomo, czy Sanna Marin utrzyma swoje stanowisko. Jej szeroka koalicja od środka do lewa jednak jest cały czas, można powiedzieć, że przewodniczy Finlandii zarówno w sondażach, ale nie wiadomo, czy na przykład Partia Centrum nie będzie chciała odejść od rządu, zmierzając po raz kolejny do współpracy z centroprawicą, jak i z Partią Prawdziwych Finów. Nie wiadomo, jak to dokładnie będzie wyglądało. Ulf Kristersson jest przejęty tym i mówi, dzisiaj dokładnie tak powiedział dla szwedzkiej telewizji publicznej, że jest ryzyko, że Finlandia dołączy bez Szwecji, czyli jest to naprawdę realne wyzwanie w tym momencie dla Szwecji, ze względu na to, że zostaliby jedynym państwem bałtyckim poza Rosją, które byłoby poza NATO. To by było troszeczkę dla nich takie problematyczne, patrząc na strategiczne położenie Szwecji w kwestii północnej Europy. Liderka opozycji szwedzkiej, była premier Magdalena Andersson, mówi, że aktualny premier powinien zrobić wszystko, by państwa dołączyły razem do NATO, żeby nie było takiego zgrzytu między tymi państwami, żeby nie było problematyki. To jest istotne. Zarazem też chcę dopowiedzieć, zamykając ten temat, że fińskie społeczeństwo w większości wspiera ewentualny samodzielny akces Finlandii do NATO. Też pokazuje, że to może mieć odzwierciedlenie w kwietniowych wyborach w Finlandii. To też może nas czekać. I ostatni temat, o który chcę zahaczyć, to jest szwedzka deklaracja polityki zagranicznej przedstawiona przez Tobiasa Billströma. Jest to coroczne takie wystąpienie ministra spraw zagranicznych Szwecji. Ostatnie takie było przez Ann Linde z socjaldemokratów. Teraz jest to przez przedstawiciela i ministra z umiarkowanej partii koalicyjnej, który przedstawił takie kilka kwestii. Oczywiście całe przemówienie trwało bardzo długo i ma kilka stron, kilkanaście, jeśli chodzi o spisanie tego. I tutaj z takich istotnych rzeczy. Nie pojawiają się wyraźne deklaracje znanej od 2014 roku feministycznej polityki zagranicznej w Szwecji. To jest bardzo istotne. Nie ma tego, zwyczajnie. Już to całkowicie zamarło, ale jednak Billström wskazuje na potrzebę dalszego wspierania edukacji młodych kobiet, dziewczynek w państwach rozwijających się i w dyktaturach. Jest to istotne. Jednak taki zalążek tej starej feministycznej polityki zagranicznej cały czas istnieje. To jest okej, to zostało. Zarazem też Billström wskazuje takie problemy z Rosją, że Rosja jest tym takim największym zagrożeniem, ale także jak Chiny.
Więc tutaj jest takie dwustronne, można wręcz powiedzieć, że takie natowskie przedstawienie całej sprawy jako państwa, które aspiruje do stania się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Innych ciekawych rzeczy Billström zahacza o temat kosmosu i o temat przestrzeni powietrznej, mówiąc o tym, że Szwecja wspólnie z Francją będą państwami pionierami w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o przemysł kosmiczny i o technologię kosmiczną. Te dwa państwa mają zająć się całym problemem kosmicznym dla Europy, jednak walka o kosmos między najistotniejszymi państwami na świecie cały czas trwa, chociażby między Stanami, Chinami, Rosją, Indiami czy innymi. Szwecja i Francja według Strema to są, zacytuję, jedyne państwa w Unii Europejskiej, które mogą wystrzeliwać satelity z terytorium swoich państw. I Billström dalej zaznaczył taki, też zacytuję, my jesteśmy wiodącym narodem kosmicznym i nadal będziemy przewodzić w Unii Europejskiej w tej dziedzinie. Więc zakreśla to, że to jest jeden z takich priorytetów polityki zagranicznej dla Szwecji. Myślę, że jest to dosyć ciekawe. Także chcę rozszerzyć nordyckie wpływy na państwa bałtyckie w tym przypadku, chcę organizować częstsze spotkania między tymi i także chcę dalej rozwijać partnerstwo wschodnie, stosunki z Wielką Brytanią, zauważa też problemy wynikające z demokracji w innych rejonach świata, ale z takich jeszcze, myślę, że najciekawszych takich zwrotów, jakie uznał, jest to, że Szwecja ma takie istotne miejsce, istotne położenie dla całego świata. I tutaj posłużę się kolejnym cytatem, że Szwecja w branży high-tech może oddziaływać taką światową rolę jako najsilniejsze państwo w tej branży na całym świecie. To też pokazuje, jak Szwedzi aktualnie się postrzegają. Myślę, że jest to bardzo ciekawe, patrząc na to. I w zasadzie można powiedzieć, że zakończył całe swoje przemówienie takimi słowami, jak to, że wszyscy chcą być częścią szwedzkiej wolności. Myślę, że jest to bardzo ciekawe zakończenie całego przedstawienia Tobiasa Billströma w zakresie polityki zagranicznej. To wszystko ode mnie. Teraz temat Serbii przedstawi dla nas Patryk. Tak jest, dziękuję Ci, Oskarze, za przekazanie głosu. Otóż ja bym się chciał dzisiaj skupić na takim jednym konkretnym wydarzeniu, które miało miejsce w ubiegłą w środę, to jest 15 lutego, i które to wydarzenie miało miejsce w stolicy Serbii, w Belgradzie. Otóż wieczorem tego dnia na ulicę tego miasta wyszli protestanci, którzy nie ukrywali jakby swoich sympatii do grupy Wagnera oraz do rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Otóż demonstranci ci protestowali przeciwko obecnej polityce prezydenta Serbii Aleksandra Vučića w sprawie dialogu serbsko-kosowskiego. Otóż Kosowo przez większość, ogólnie przez państwo serbskie, jak i przez większość ludności tego państwa uznawane jest jako integralna część Serbii, jako jej południowa prowincja. Zresztą w serbskiej nomenklaturze istnieje taki termin Kosowo i Metohija, który odnosi się właśnie jakby do tego obszaru z serbskiego punktu widzenia. I otóż ci protestanci domagali się pogłębienia współpracy serbsko-rosyjskiej w sprawie właśnie kwestii kosowskiej oraz chcieli natychmiastowego usunięcia prezydenta Vučića z urzędu, twierdząc, iż sam prezydent, jak i wszyscy członkowie jego partii, partii rządzącej w Serbii, czyli Serbskiej Partii Postępowej, tak naprawdę nie są już Serbami i powinni zostać uznani tak naprawdę za zdrajców Serbii. Otóż w pewnym momencie doszło nawet do sytuacji, w której protestanci usiłowali dostać się do budynku prezydenta, do Pałacu Prezydenckiego, w celu siłowego usunięcia Vučića z tego urzędu, ale na szczęście dla obecnych władz Serbii posunięcia te zostały w porę zażegnane przez żandarmerię, która czuwała nad budynkiem prezydenckim.
Dzień później, w czwartek, Aleksander Vučić miał stwierdzić, iż żaden Wagnerowiec tak naprawdę nie będzie mu mówił, co ma robić, że on wie lepiej, co jest lepsze dla Serbii, że obecny dialog z Kosowem przy mediacji europejskiej tak naprawdę jest dużo lepszy. Oraz miał stwierdzić również prezydent Vučić, iż nie wie, czy ci protestanci są tak naprawdę prorosyjscy, ale z całą pewnością są antyserbscy. Według prezydenta jego zdaniem, jego zadaniem jest bronienie Serbii na arenie międzynarodowej zarówno przed różnymi intrygami pochodzącymi zarówno z zachodu, jak i ze wschodu. Jeśli chodzi o tych demonstrantów, którzy nie ukrywali swoich sympatii do obecnej Rosji, wielu z nich miało na sobie właśnie symbole Z oraz logo grupy Wagnera i protestowali oni przeciwko, między innymi przeciwko tak zwanemu niemiecko-francuskiemu planowi rozwiązania sprawy Kosowa. Otóż w styczniu tego roku w ramach mediacji z Unią Europejską powstał ten plan, który zakłada między innymi nawiązanie dobrosąsiedzkich stosunków na bazie jednakowych praw między Serbią oraz Kosowem. Poza tym plan ten zakłada brak sprzeciwu Serbii odnośnie członkostwa Kosowa w jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej oraz zabranie obu stronom prowadzenia działań na arenie międzynarodowej w imieniu drugiej strony. I według protestujących ten plan niemiecko-francuski w sprawie Kosowa jest de facto uznaniem przez Serbię niepodległości Kosowa, co nie podoba się bardzo wielu ludziom. Jeśli chodzi o te protesty, to przewodniczył nimi niejaki Damian Knarzewicz, który ma spore kontakty właśnie z grupą Wagnera. Sam zresztą swego czasu był na Ukrainie i ma właśnie nie ukrywa swoich sympatii do tej organizacji. I sam stwierdził, że ma nadzieję, iż Serbowie hucznie będą przystępować do tej organizacji. Jeśli chodzi o grupę Wagnera, to w styczniu wypuściła ona pewne materiały reklamowe, jeśli można to tak nazwać, w języku serbskim, które miały zachęcać właśnie Serbów do wstępowania do grupy Wagnera. Natomiast prezydent Serbii, ten pomysł nie spodobał się prezydentowi Serbii, Vučićowi. Stwierdził on, iż Serbowie, obywatele serbscy, według serbskiego prawa nie mogą uczestniczyć w żadnych konfliktach zbrojnych, które odbywają się poza granicami Serbii. Także wstąpywanie Serbów do grupy Wagnera według niego jest czynem nielegalnym i podlega karze w Serbii. Także możemy tutaj zauważyć właśnie, że te wpływy wschodnie w Serbii, zwłaszcza jeśli chodzi o grupę Wagnera, nie podobają się obecnej władzy. Nie chcą oni mieć nic wspólnego tak naprawdę nie chcą mieć żadnych powiązań z grupą Wagnera, co cieszy. Te protesty zresztą, sama próba wtargnięcia i obalenia Vučića przez protestujących jest obecnie bardzo ciekawa, chociażby ze względu na to, iż w ostatnim czasie władze ukraińskie poinformowały Mołdawię, że na terenie Mołdawii miałby się odbyć przewrót zaplanowany przez Moskwę i Moskwa w ten sposób chciała obalić prezydent Mołdawii Maję Sandu. I właśnie w tym kontekście obecne wydarzenia w Belgradzie również nabierają pewnego takiego, w sensie można nabrać takich przypuszczeń, iż do tych wydarzeń w Belgradzie również, w tych wydarzeniach również palce mogło moczyć władze rosyjskie. Jeśli chodzi o wpływy rosyjskie w Serbii, to są one dość znaczące. W ostatnim czasie, na przestrzeni ostatniego roku, do Serbii z Rosji wyemigrowało około 100 tysięcy ludzi. Przynajmniej takie dane przedstawił Bloomberg według swoich wyliczeń. A to na 7-milionowy kraj bardzo znacząca liczba. A jeśli chodzi o przyjęcie tych Rosjan, to jest ono jak najbardziej serdeczne, bowiem zdecydowana większość Serbów
darzy Rosję oraz Rosjan dużą sympatią. Myślę, że przyjęcie to mogłoby być nawet lepsze niż przyjęcie, które miało miejsce w Polsce, jeśli chodzi o Ukraińców. Bowiem Rosjanie mają naprawdę sporą sympatię darzoną wśród Rosjan, wśród Serbów. Także społeczeństwo serbskie jest naprawdę dość prorosyjskie i wielu ludzi z chęcią by pewnie dołączyła do grupy Wagnera, żeby walczyć po stronie Rosjan. Jednak władza obecna im to uniemożliwia, na całe szczęście. A poza tym bardzo dużym jakby siłą nacisku Rosji na Serbię jest obecny Gazprom, bowiem zdecydowaną większość gazu oraz energii, która wykorzystywana jest w Serbii, pochodzi właśnie ze wschodu, z Rosji. Także nawet jeśli Serbia jako państwo chciałaby ograniczyć swoje stosunki z Rosją i właśnie skupić się na integracji z Zachodem, z Unią Europejską, jako państwo kandydat do Unii Europejskiej, to obecnie ten szantaż gazowy, o którym dysponuje Rosja, temu państwu serbskiemu to znacząco uniemożliwia, przez co Serbia jako państwo też jest obecnie niestety dość mocno uzależniona od Rosji, mimo że sama Serbia próbuje grać na wiele frontów. Prezydent Vučić słynie z tego, że balansuje między tymi największymi potęgami światowymi, właśnie między Zachodem, Rosją oraz Chinami. I tak naprawdę ciężko mu jest wybrać, po której stronie tak naprawdę ostatecznie chciałby stanąć. Także jeśli chodzi o te wszystkie wydarzenia w Serbii z ostatniego okresu, to zobaczymy, jak one dalej się potoczą. Trzeba będzie obserwować ten kraj na pewno bacznie i zobaczymy, co będzie dalej. I jeśli to było, i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o mnie. I chciałbym teraz przekazać głos Szymonowi, który przedstawi sprawy związane z Ukrainą. Bardzo dziękuję przedmówcy. Jeszcze raz witam serdecznie. Tutaj rozmawialiśmy na OFF-ie o tym, jak ja się cieszę, że wracamy. I tak, dzisiaj nie opowiadam o Stanach Zjednoczonych, wyjątkowo, niewyjątkowo. Zobaczymy, bo chcemy trochę różnorodności wprowadzić tematycznej. Dziś chciałbym opowiedzieć o tym, jak naukowcy, uczeni zajmujący się naukami o polityce, osoby jakoś bliskie tym kręgom wielkiej polityki, zapatrują się na przyszłość Ukrainy i Rosji, i może właśnie bardziej Rosji, jakby to jest może bardziej kwestia elektryzująca. Tutaj osoby, które są bardziej, które interesują się jakby tym świadkiem naukowym, one już zauważyły, że czy to jest Foreign Affairs, czy to jest jakiekolwiek inne tak naprawdę pismo naukowe zajmujące się naukami o polityce, czy po prostu stosunkami międzynarodowymi, ten temat wojny w Ukrainie jest obecny, jest wszechobecny tak naprawdę w dyskursie, ponieważ pojawiają się artykuły na temat tego, jaki wpływ ma wojna na ekonomię, jaki wpływ ma wojna na zbrojenia w Europie, powiedzmy. Ja nawet czytałem ostatnio w periodyku, który zajmuje się studiami afrykańskimi, też właśnie artykuł na temat tego, w jaki sposób wojna w Ukrainie jest, czy nie jest podobna do konfliktów procesu dekolonizacyjnego w Afryce. Więc jest to bardzo ciekawe. Aczkolwiek ja dziś chciałbym opowiedzieć typowo o pewnej polemice, która miała miejsce pomiędzy Henrym Kissingerem, postacią, której myślę, że nie trzeba przedstawiać, ale mimo wszystko i tak przedstawię. Henry Kissinger to jest ekspert od spraw bezpieczeństwa narodowego, sekretarz stanu Richarda Nixona i Geralda Forda, noblista, osoba, która duży wpływ miała na amerykańską politykę zagraniczną lat 70. Nagrodę Nobla otrzymał Kissinger no właśnie za starania na rzecz wycofania się wojsk amerykańskich z Wietnamu, czy w ogóle wokół tego procesu. To jest bardzo kontrowersyjna nagroda. A na to, co Kissinger mówi, odpowiada
Aleksander Motyl, amerykański badacz właśnie stosunków międzynarodowych, historii, nauk o polityce, pochodzenia ukraińskiego, który to pracuje na Uniwersytecie Rutgersa w New York. Wszystko zaczęło się w grudniu zeszłego roku, kiedy to na łamach pisma The Spectator Kissinger opublikował esej pod tytułem How to Avoid Another World War, czyli po polsku w jaki sposób uniknąć kolejnej wojny światowej. Zaczyna się on, można powiedzieć, trochę od końca, to znaczy Kissinger opowiada o pierwszej wojnie światowej. Nie o tym, co mamy dzisiaj, ale o tym, co było 100 lat temu już z okładem. Mówi właśnie o tym, jak pierwsza wojna światowa zmieniła Europę, jak wiele przyszło zapłacić mocarstwom początku XX wieku za tę wojnę, jaka ta wojna była tak naprawdę straszna, a później Kissinger przychodzi do takiego przemyślenia, że tak naprawdę to, co mieliśmy 100 lat temu, jest bardzo podobne do tego, co mamy teraz, że szykuje się właśnie taka dziejowa zmiana, jaką była właśnie pierwsza wojna światowa. I jego przestrogą, jego myślą jest to, że tak naprawdę tak jak pierwsza wojna światowa poprowadziła tak naprawdę do 20-letniego zawieszenia broni, jak niektórzy badacze mówią, tak i do II wojny światowej z powodu pewnych napięć, tak my dziś nie możemy dopuścić do tego, to znaczy my jako państwa zachodnie nie możemy dopuścić do tego, żeby doszło, no właśnie, do kolejnej wojny światowej, która zrodziłaby się z tego, że Rosja mogłaby się poczuć pokrzywdzona przez wynik tego starcia z Ukrainą, a tak naprawdę starcia Rosji z Zachodem, z tym potencjałem zachodnim zjednoczonej Europy. To, co tak naprawdę należy wynieść z tego artykułu, to jest to, że zdaniem Kissingera Zachód nie może pozwolić sobie na to, żeby Rosja upadła albo się rozpadła. Ponieważ jak on mówi, mamy tutaj Rosja to jest 11 stref czasowych, a w każdej z nich jest bomba atomowa. W zależności od strefy jest ich więcej lub mniej. Ale Kissingerowi chodzi właśnie o to, że jeżeli Rosja się rozpadnie, jeżeli dojdzie do jakichś ruchów no powiedzmy narodowo-wyzwoleńczych czy w ogóle ruchów na rzecz odłączenia się jakiejś partii dzisiejszej Federacji Rosyjskiej od tejże Federacji Rosyjskiej, to możemy mieć do czynienia z kryzysem, który może nam się wymknąć spod kontroli, albo w ogóle możemy go nie mieć wcale pod kontrolą, co jest dosyć kontrowersyjne. Wydaje mi się, to jest kontrowersyjna teza, na którą właśnie odpowiada Motyl, który, tak jak mówiłem, jest nie tylko badaczem stosunków międzynarodowych, ale jest też historykiem, który między innymi zajmuje się właśnie imperiami i rewolucjami. I Motyl wskazuje na to, że, przepraszam, tu może jeszcze dodam, że ta odpowiedź Motyla to jest artykuł pod tytułem It's high time to prepare for Russia's collapse, czyli czas najwyższy przygotować się na rozpad czy upadek Rosji, i artykuł ten ukazał się na stronie foreignpolicy.com 7 stycznia 2023 roku, czyli znów kilka tygodni temu. I Motyl, tak jak mówiłem, wskazuje na to, że rozpad imperium jest to proces bardzo skomplikowany, bardzo złożony i bardzo trudny do opanowania. I on jakby Kissingerowi mówi wprost, że Zachód nie może dopilnować tego, żeby Rosja nie upadła, bo zwyczajnie to wymyka się mocy Zachodu, bo jest to coś, nad czym nikt nie jest w stanie zapanować. To się po prostu stanie tak czy inaczej. Do tego Motyl jest dużo bardziej optymistyczny w tym.
wszystkim. To znaczy, on wskazuje na to, że rozpad Rosji to wcale nie musi być coś koniecznie złego. To wcale nie musi być coś, co doprowadzi do wojny atomowej, do wojny światowej, do jakichś niesamowitych tragedii. On wskazuje na różne przykłady historyczne tego, jak imperia rozpadały się tak naprawdę z pożytkiem dla sąsiadów tychże państw, dla mieszkańców tych państw. Przykładem może być Związek Radziecki, który, jak wiemy, kiedyś się rozpadł. On się rozpadł dosyć bezkrwawo. To znaczy przybyło na mapie świata państw i przybyło i te państwa funkcjonowały tak naprawdę w granicach republik radzieckich, mniej więcej z podobną administracją. Oczywiście w każdym państwie to ten proces jakby dekomunizacji przebiegał inaczej, ale co do zasady nikomu nic złego się nie stało, to znaczy nie mieliśmy wojny światowej, więc motyl jest dużo bardziej optymistyczny, że to wcale nie musi być coś złego, że Rosja zmieniłaby swój kształt, zmieniłaby formę, w jakiej ona funkcjonuje. Na pewno warto powiedzieć to, że mimo wszystko Amerykanie w ogóle skłaniają się ku tej wizji bardziej chyba Kissingera. To znaczy w opublikowanej w zeszłym roku strategii bezpieczeństwa przez administrację Joe Bidena mamy taki zapis, taką myśl, że trzeba zachować ten status Rosji jako znacznej siły regionalnej. Tak? Można określić to jako, że Amerykanie widzą Rosję jako siłę, jako mocarstwo regionalne. Tym mocarstwem regionalnym powinna ona pozostać. Z drugiej strony ktoś może powiedzieć, no dobrze, no ale można być nadal mocarstwem regionalnym, ale nie trzeba zajmować połowy Eurazji. Nie trzeba być największym państwem świata powierzchniowo, żeby być mocarstwem. Tak naprawdę to też ktoś tutaj też miałby rację. Chodzi więc to, z czym ja bym chciał słuchaczy tutaj zostawić. Ciężko powiedzieć, co nam przyszłość przyniesie. Z pewnością możemy sobie czytać te polemiki, czytać sobie te wszystkie artykuły. Czas pokaże, kto miał rację. Czy mimo wszystko należy jakby trochę chuchać i dmuchać na tą Rosję, kiedy już wojna się skończy, czy może właśnie okaże się, że ten potencjalny, nadal mówmy, powiedzmy to sobie szczerze, powiedzmy sobie to wprost, potencjalny rozpad Rosji może się okazać korzystny dla nas. To wszystko jest kwestią tego, to jest kwestia przyszłości po prostu. I w tym momencie wyczerpałem jakby swój tutaj temat. Przekazuję głos dalej. Bardzo dziękuję za uwagę. Dzięki wielkie. Zatem teraz temat dotyczący Niemiec i Francji przedstawi Kasia. Dziękuję za przekazanie głosu. Opowiem dzisiaj o relacjach niemiecko-francuskich 60 lat po podpisaniu Traktatu Elizejskiego. Traktat został podpisany 22 stycznia 1963 roku przez Konrada Adenauera i Charlesa de Gaulle'a. W tym roku obchodzona była diamentowa rocznica jego podpisania, czyli 60. Traktat ten jest nazywany Traktatem o przyjaźni między Niemcami a Francją, dzięki któremu oba kraje zgodziły się na współpracę w zakresie polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i kultury. Wraz ze zbiegającą się 60. rocznicą jego podpisania pojawiały się głosy, że sojusz Niemiec i Francji utracił swoją funkcję. Pandemia, wojna w Ukrainie i kryzys energetyczny tylko uwidoczniły różnice w poglądach i interesach tych państw. Spory zaczęły się pojawiać w kwestiach takich jak bezpieczeństwo czy energetyka, a nawet radzenie sobie z kryzysem energetycznym oraz przechodzeniem na odnawialne źródła energii. Symbolem pogarszających się relacji było m.in. odwołanie w listopadzie ubiegłego roku konsultacji międzyrządowych, które odbywały się co roku.
Podejście do bezpieczeństwa. Niemcy i Francja zgadzają się co do tego, aby nastąpiło wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego, które powinno być kluczowym źródłem zaopatrzenia dla wojsk państw Unii Europejskiej. Na poziomie konkretnych projektów nie brakuje jednak sporów. Nieufność Francji budzi zakup przez Niemcy myśliwców F-35 oraz niemiecka inicjatywa budowy europejskiej tarczy przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, która miałaby wykorzystywać rozwiązania zaczerpnięte z Izraela i Stanów Zjednoczonych. Testem dla współpracy niemiecko-francuskiej okazało się uzgodnienie działań w stosunku do wojny w Ukrainie oraz do relacji z Rosją po zaatakowaniu Ukrainy. Na początku 2020 roku oba kraje były powściągliwe w dostarczaniu większej ilości uzbrojenia, a do Ukrainy nie należały one również do zwolenników twardszej polityki wobec Moskwy i miały czasami inne zdanie na temat sankcji wprowadzonych na Rosję przez Unię Europejską. Jednak z dalszym rozwojem wojny i działania w Ukrainie Niemcy zdecydowali się przekazać Ukrainie potrzebne sprzęty, takie jak czołgi Leopard 2, i Francja również zdecydowała się na przekazanie innych sprzętów wojskowych, pomoc humanitarną i jakąś taką pomoc też dla uchodźców, którzy uciekali przed wojną. Kolejną kwestią jest polityka związana z energią. Polityki zagraniczne Niemiec i Francji mają bardzo podobny cel, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i maksymalny wzrost udziału źródeł odnawialnych w wytwarzaniu energii. Jednak metody, którymi państwa chcą osiągnąć te cele, nie są takie same. Zgodnie z planami Niemiec odnośnie transformacji energetycznej, gaz został uznany za surowiec pomostowy w tym procesie. Udział gazu w produkcji energii zgodnie z planami ma wzrastać. Jest to skutek odchodzenia od węgla i wygaszania energetyki jądrowej. W związku z rosyjską agresją na Ukrainę Niemcy zostały zmuszone do rezygnacji z dostaw rosyjskiego gazu przez sankcje i przez wybuchy w dwóch gazociągach. I muszą zmienić dotychczasową strategię transformacji energetycznej. Kraj musi szukać alternatywnych źródeł surowca, zwiększyć wykorzystywanie elektrowni węglowych i wydłużyć pracę działających elektrowni jądrowych. Dla Francji podstawą transformacji energetycznej jest energetyka nuklearna. I w 2021 roku 70% krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną pochodziło właśnie z energii jądrowej. Francja, widząc, że zapotrzebowanie na energię pochodzi właśnie z tego źródła, z sukcesem zabiegała o uznanie jej przez Unię Europejską za zielone źródło energii, co spotkało się ze sprzeciwem i niezadowoleniem ze strony Niemiec. Uznanie energii nuklearnej za zielone źródło energii pozwoli uzyskać Francji środki na rozwój funduszy unijnych, które będą użyte na przykład do remontu reaktorów. Energia atomowa we Francji jest traktowana jako jeden z filarów suwerenności państwa oraz produkt eksportowy, dzięki któremu kraj może liczyć na duże przychody oraz na wpływanie na decyzje polityczne za granicą. Niemcy i Francja nie chcą, aby różnice zdań dotyczące zielonej energii, transformacji energetycznej, czy w ogóle energii, stały się sporem w stosunkach. Dlatego w listopadzie 2022 roku kanclerz Niemiec i premier Francji podpisali wspólną deklarację dotyczącą solidarności energetycznej. W deklaracji obie strony zobowiązały się do wsparcia. Francja zadeklarowała wsparcie w dostawach gazu do Niemiec i Europy Środkowej, natomiast Niemcy zadeklarowali wsparcie w eksporcie i energii elektrycznej. Państwa zapowiadają współpracę w rozwoju energetyki wodorowej oraz kontynuację działań związanych z transformacją na rzecz zeroemisyjnych systemów energetycznych. Ochrona środowiska jest ważnym aspektem w niemieckiej kulturze. W Niemczech istnieje m.in. system kaucji ułatwiający recykling plastikowych i szklanych butelek, a segregacja odpadów jest traktowana bardzo poważnie. Zachęca się ludzi
i każde gospodarstwa domowe do segregowania odpadów i jest to naprawdę zakorzenione w niemieckiej kulturze. A kolejnym aspektem takim w niemiecko-francuskich relacjach jest współpraca w dziedzinie kultury pomiędzy tymi państwami. Dzięki podpisaniu traktatu elizyjskiego powstało m.in. niemiecko-francuskie biuro do spraw młodzieży. Jest ono jednym z głównych elementów wymiany społeczeństwa obywatelskiego między Niemcami i Francją. Od 1963 roku, czyli od 60 lat, ponad 9 milionów dzieci i młodzieży z obu krajów wzięło udział w programach wymiany i innych ofertach biura. Duża liczba miast partnerskich, około 2300 miast partnerskich funkcjonuje pomiędzy Francją i Niemcami. Zapewnia również spotkanie między mieszkańcami obu krajów. Jest to dobry element wymiany kultury i również nauki języka, ponieważ dzięki podpisaniu traktatu elizyjskiego powstawały również partnerstwa i programy do nauki języka. Dlatego w Niemczech i we Francji możemy spotkać się z takim zjawiskiem, bardziej w Niemczech, że dużo osób zna język francuski. Niemieckie i francuskie instytuty kultury za granicą ściśle ze sobą współpracują. I francuski instytut i instytut niemiecki współdzielą pomieszczenia w budynkach, co ma się przyczynić do większej współpracy między nimi. Przykładem współpracy jest również powołanie wspólnej telewizji Arte. Jest to świetny przykład medialnej współpracy obu krajów i ta telewizja powstała w 1991 roku. Do 22 stycznia w szkołach w Niemczech i Francji obchodzony jest Dzień Niemiecko-Francuski. Ten dzień jest okazją do podkreślenia intensywnej współpracy obu państw. Niemcy i Francja zobowiązały się także do poprawienia transgranicznych połączeń kolejowych poprzez budowę na przykład mostu na Renie i poprzez budowę połączeń między Strasburgiem a lotniskiem we Frankfurcie albo pomiędzy innymi miastami. Przykładem współpracy następnej jest współpraca w dziedzinie handlu. Niemcy i Francja są partnerami handlowymi w Europie, a grupa lotnicza Airbus jest uznawana za synonim sukcesu bliskiej niemiecko-francuskiej współpracy przemysłowej. Szefowie największych spółek giełdowych we Francji i w Niemczech spotykają się corocznie z politykami obu krajów na spotkaniu biznesowym. Około 2800 francuskich firm ma swój oddział w Niemczech. To stanowi około 30% wszystkich francuskich oddziałów w Unii Europejskiej. Firmy te zatrudniają blisko 400 tysięcy osób i według francuskiego Urzędu Statystycznego osiągają obroty w wysokości 147 miliardów euro. Oprócz wspólnych aspektów i różnic na tle politycznym, ważne są również podobieństwa i różnice na tle kulturowym. Jedna z takich różnic jest punktualność. Niemcy, niezależnie od tego, czy przyjeżdżają do pracy, szkoły czy na spotkanie, znani są ze swojej punktualności i dyscypliny. A dla porównania, we Francji dość często zdarza się, że ktoś nie przychodzi na czas. Z drugiej strony w Niemczech opóźniany nie jest mile widziany. Punktualność to jest ważny element niemieckiej mentalności i jedna z wartości mieszkańców. Zaleca się czasami nawet przybycie 5 minut wcześniej przed umówioną wizytą. Pomimo różnic w poglądach czy w kulturze, Niemcy i Francja są w stanie wypracować kompromis i razem współpracować. I przykładem też takiej współpracy są konsultacje międzyrządowe prowadzone co roku, starają się być co roku. Takie kompromisy świadczy o to, że 60 lat te państwa razem ze sobą współpracują, wypracowują różne programy, na przykład dla dzieci i młodzieży i widać, że to funkcjonuje. Dziękuję, to by było na tyle. Dzięki wielkie za przedstawienie nam tematu dotyczącego relacji francusko-niemieckich. Jednak co by nie mówić, to są najważniejsi partnerzy albo jedni z najważniejszych. Teraz przejdziemy do państwa, które można powiedzieć, że według takich przysłowi jest nam bratankiem, czyli do Węgier i konfliktu węgiersko-europejskiego. Dzięki bardzo za głos. Witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. W grudniu tego roku
Słyszeliśmy takie doniesienia, że Węgry nie otrzymają kolejnych pieniędzy z Unii Europejskiej. 6 miliardów, bo o takiej kwocie mówimy, zostały zamrożone przez Radę Unii Europejskiej, przez Radę Europejską w ramach tak zwanego mechanizmu warunkowości. Jest to mechanizm, który został powołany wraz z KPO, który ma na celu ochronę funduszy unijnych i finansów europejskich, tak aby jak najlepiej były one rozdysponowane i aby nie dochodziło do nadużyć i korupcji przy użyciu funduszy europejskich. Te 6 miliardów zawierały w sobie 40 milionów euro, które co roku Unia Europejska przeznacza na program Erasmus+ w Węgrzech. Program ten został zamrożony i w tym momencie Węgry nie mają możliwości podpisywania żadnych nowych umów z uniwersytetami w ramach tego programu. Kiedy ta informacja została podana do wiadomości publicznej, pojawił się pewien niepokój wśród studentów zarówno przebywających na Węgrzech, jak i studentów węgierskich przebywających za granicą dotyczących tego, co dalej z ich studiowaniem w ramach Erasmusa. Uniwersytety szybko uspokoiły, że to zamrożenie wchodzi dopiero w roku akademickim 2024-2025, także wszystkie umowy, które jak dotąd zostały podpisane, muszą być zrealizowane do końca, natomiast żadne nowe jak dotąd nie mogą być zawierane. Dlaczego właściwie Bruksela uderza edukację? Dlaczego te pieniądze zostały zabrane? Dlaczego studenci zostali pozbawieni tego programu, skoro w porównaniu do o wiele większych sum, 40 milionów euro rocznie, nie jest aż tak ogromną sumą dla Unii Europejskiej. Żeby wyjaśnić ten problem, trzeba się cofnąć do roku 2021, do kwietnia, kiedy na Węgrzech została przeprowadzona reforma, reforma uniwersytecka, a dokładnie reforma, która zmieniała zarządzanie uniwersytetami. Z rąk państwowych uniwersytety w większości przeszły w ręce prywatne, to znaczy w ręce tzw. fundacji pożytku publicznego, które zostały utworzone specjalnie w tym celu. Fundacje, które całkowicie autonomicznie mogą zarządzać uniwersytetami, ich finansami, ich budynkami administracyjnymi, działkami i wszelkimi gruntami i wszystkim, co należy do uniwersytetów. Rząd węgierski daje im jedynie pieniądze i nie wtrąca się właściwie w to, jak te fundacje będą tymi pieniędzmi dysponować. Co ciekawe, fundacje zostały wybrane przez Sejm na dożywotnią kadencję. To jest również ciekawe, w większości w składzie zarządów tych fundacji zasiadają osoby bardzo bliskie partii rządzącej, ministrowie, czy też ludzie nauki ściśle powiązani z Fideszem. Stanowi to pewne zagrożenie dla autonomii węgierskiej nauki, o co właśnie obawia się Komisja Europejska i cała wspólnota, że ta węgierska nauka będzie zagrożona przez właśnie te wpływy władzy. Dodatkowo stanowi to poważny zarzut w kwestii wpływów partii Fidesz, nawet gdyby ta partia odeszła od władzy. Ponieważ kiedy zasiada ona w zarządzie tej fundacji, jest praktycznie nieodwołalna, a uniwersytety stanowią dość ważną i istotną część tożsamości narodowej czy kształtowania przyszłych elit i inteligencji kraju. Ten ruch oczywiście został dość mocno skrytykowany, zarówno przez partię rządzącą, nie ma się oczywiście co dziwić. Viktor Orban zapowiedział, że jeżeli nie uda się tego rozwiązać metodą negocjacji bądź metodami pokojowymi, to odwołają się oni do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zostaną podjęte kroki prawne. A w dodatku Węgry stworzą własne stypendium, własną rekompensatę dla Erasmusa, tak aby węgierscy studenci nie byli stratni. Dużo samych zainteresowanych, czyli studentów, również wyraża swój niepokój tą całą sytuacją, dlatego że zawieszenie Erasmusa, który jest programem inkluzywnym, programem, do którego większość studentów ma dość łatwy dostęp,
i nie potrzebuje wielkiego nakładu pracy, aby móc się do niego dostać, no, stanowi pewną dyskryminację i węgierscy studenci mogą właśnie poczuć się gorzej w stosunku do studentów z innych krajów europejskich. Jest to dosyć istotny problem, dlatego że mimo niewielkiej utraty finansowej, to studenci utracili realny przywilej, który posiadali, dlatego dać wielką wagę stosunkowo niewielkiej sankcji finansowej nałożonej na to państwo. Opozycja węgierska także skrytykowała ten ruch Unii Europejskiej, mówiąc, że to działanie wzmaga jedynie społeczny eurosceptycyzm i nie pomoże w przyszłej zmianie władz na Węgrzech. Jak rozwinie się dalej ta sytuacja, będziemy obserwować, myślę, w niedalekiej przyszłości. Na ten moment to wszystko, co wiemy w tej kwestii i bardzo dziękuję. Dzięki wielkie za przedstawienie tego tematu. Żeby powiedzieć szczerze, sam dokładnie nie wiedziałem, o co w tym chodziło, a teraz już super, od razu się dowiedziałem. Także bardzo wartościowe naprawdę i dzięki Wam za nagrywanie tego podcastu. Wow, godzina. Blisko godzina, więc świetnie naprawdę wyszło. Dzięki wielkie, no i można powiedzieć, że do usłyszenia z naszymi słuchaczami za 2 tygodnie podczas kolejnego nagrywania podcastu i kolejnej publikacji. Jakie tematy będą, żeby zapowiedzieć, na pewno pojawi się Szwecja, na pewno też będzie coś ze Stanów Zjednoczonych, od razu mówię. Zatem zapraszam do odsłuchania tego, na przykład po raz kolejny, jak i następnego, a także poprzednich z zeszłego sezonu. Dzięki wielkie i cześć. Chciałam dzisiaj opowiedzieć o propagandzie rosyjskiej, o tym, jak ona kreuje wizerunek żołnierzy i najemników, którzy walczą w wojnie w Ukrainie po stronie Rosji. Także zacznę od tego, że Rosja stosuje propagandę i to nie jest niczym dziwnym, bo każde państwo ją stosuje, szczególnie w czasie wojny. Bo wtedy ochrona interesów państwa jest wyjątkowo ważna. Warto tutaj zaznaczyć, że od Ukrainy też nie dowiadujemy się wszystkiego i to jest zrozumiałe. Przez długi czas na przykład w ogóle nie były podawane informacje na temat strat wśród żołnierzy ukraińskich. Za to cały czas przekazywano dane o tym, ilu rosyjskich żołnierzy jest zabitych i rannych, o ukraińskich cywilach, którzy giną, ale o ukraińskich żołnierzach już nie. Jeśli chodzi o cele propagandy, to i Ukraina, i Rosja stosują ją do stworzenia sprzyjającej im narracji, by wiara w zwycięstwo była wyższa, żeby zachęcić do walki, żeby podwyższyć morale, ale też przekonać inne państwa do swoich racji. My jesteśmy oczywiście w tej proukraińskiej bańce informacyjnej, także mamy świadomość niektórych procesów i wiemy, że poza tymi podobieństwami rosyjska i ukraińska propaganda są zupełnie inne. Ukraina walczy o swoją wolność, suwerenność, no a celem Rosji jest polityka imperialna. W Rosji propaganda nie działa w ochronie interesów całego państwa, jego obywateli, ale w interesie tak zwanej wierchuszki. Jeśli chodzi o zwykłych Rosjan, to być może wojna była im zupełnie obojętna do czasu, kiedy została ogłoszona mobilizacja i potem dopiero zaczęli się nią martwić, ale tutaj bardziej w związku ze swoim bezpieczeństwem, swoim życiem. No i z tej przyczyny rozpoczęła się też druga fala migracji z Rosji pod koniec września ubiegłego roku. Zwykłych Rosjan obecnie dotykają sankcje, odczuwają pogorszenie poziomu życia. Dlatego potrzebne jest im wytłumaczenie, dlaczego ma miejsce wojna. Obraz dzisiejszych Rosjan trafnie przedstawił moim zdaniem Kuba Benedyczek w tekście dla Nowej Europy Wschodniej o bardzo wymownym tytule Nekropolityka Kremla. Rosjanom opłaca się wysyłać najbliższych na śmierć w Ukrainie.
On tam użył takiego porównania pomiędzy obecną sytuacją i rosyjskim filmem Ładunek 200, żeby unaocznić właśnie tę obojętność. Film jest dość makabryczny, także uprzedzam, że dla niektórych może być trudny do obejrzenia. Ale tam występuje taka postać matki kapitana milicji, który jest psychopatą. I ona ignoruje zupełnie to, co jej syn robi w jej mieszkaniu, w pokoju obok. Ignoruje to, że tam są ciała, które się rozkładają. I ona po prostu tylko sobie popija, ogląda telewizję i słucha radzieckich szlagierów. Na koniec filmu tylko komentuje coś tu, dużo much. Tak jakby w ogóle nie była w stanie połączyć tych dwóch rzeczy w jakąś przyczynowo-skutkową całość, albo na tyle i to nie obchodzi. Fabuła Ładunku 200 jest osadzona w 1984 roku, czyli w czasach wojny w Afganistanie, więc to też pokazuje pewną uniwersalność takich postaw, to, że one są dalej obecne. Kreml chce, żeby Rosjanie w ten sposób funkcjonowali. Jest nawet takie słowo po rosyjsku, zombirowanie czy zombirować, czyli prać mózg. Jakby to zupełnie dosłownie przetłumaczyć, to jest robienie z kogoś zombie. I propaganda stara się, żeby Rosjanie stali się takimi zombie, którzy nie myślą samodzielnie i mają się ekscytować bohaterstwem żołnierzy i broń Boże nie roztrząsać ich porażek. Dzisiejsza narracja o wojnie ma bardzo dużo odniesień do nazizmu. I naturalnym krokiem było też stworzenie mitu nowych bohaterów, czyli bohaterów tak zwanej specjalnej operacji wojskowej. I oni mają tak jakby kontynuować misję swoich dziadków, którzy zwyciężyli w II wojnie światowej, tudzież Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej nad III Rzeszą. Oczywiście to zwycięstwo jest wyolbrzymiane, i teraz przekazuje się, że znowu jest w Europie zagrożenie nazizmem i znowu to Rosjanie są wyzwolicielami. I też w ramach różnych programów telewizyjnych, nie tylko o tematyce militarnej czy patriotycznej, ale też zupełnie rozrywkowej, wplata się treści o żołnierzach, którzy zostali odznaczeni za swoje czyny. I na przykład możemy przytoczyć Gołoboj Ogoniok, czyli program sylwestrowy, gdzie były przeprowadzane takie wywiady z żołnierzami pomiędzy piosenkami. Też bardzo ważne jest, żeby odnotować to, że propaganda jest naprawdę silna wśród dzieci rosyjskich. Do tej pory został już zmieniony program nauczania w szkołach, żeby była możliwość poruszać kwestie dotyczące wojny w taki sposób, jak chce tego Kreml. Minister edukacji już też zapowiadał, że dzieci będą się więcej uczyć o wojnie w Ukrainie w ramach lekcji historii. On powiedział wręcz, że to jest oczywiste, że coś takiego się stanie. I w propagandzie ogólnie nie ma znaczenia, że osoba, która jest na przykład upamiętniana tablicą za swoje czyny, to jest przestępca, który powinien odbywać karę, bo zamordował na przykład swoją matkę, bo takie były przypadki. Ale on został zwerbowany przez Wagnerowców i istotne jest to, jak zginął, a zginął w walce. I jest nawet takie przeciwstawienie pomiędzy wartościami tradycyjnymi rosyjskimi a zachodnimi. No bo wiadomo, że ten kolektywny Zachód to jest zgniły i tam jest rusofobia i propaganda LGBT i nic innego. A w Rosji jest patriotyzm, wartości rodzinne. A po drugie jeszcze przeciwstawia się tych, którzy walczą za Rosję, z tymi, którzy z niej uciekli. I oni są tchórzami. Ale na szczęście takich osób nie jest dużo, bo jak jakiś czas temu Putin powiedział w jednym z wywiadów, Rosjanie są narodem bohaterów, więc jego generalnie to nie dziwi, że są tak odważni i 99,9%
z nich zdolnych jest poświęcić wszystko dla ojczyzny, także ci, którzy uciekają, to jest jakaś 0,1%, tak by z tego wynikało. Powstały zresztą takie krótkie filmiki, można powiedzieć, reklamy propagandowe o tym, jak to Rosjanie chętnie zgłaszają się na ochotników. I z nich w zasadzie wynika, że oni to raczej robią dla pieniędzy, bo ich nie stać na to, żeby pomóc swoim bliskim. Jakiś czas temu na kanale Ośrodka Studiów Wschodnich powstał taki materiał, gdzie można je obejrzeć z polskimi napisami, także polecam. I dla nas to są zupełne paradoksy, ale prawda jest taka, że to nie musi być spójne. Ważne jest to, żeby przemawiać do ludzi. Także podsumowując, takie wnioski. Po pierwsze, propaganda rosyjska opiera się na micie o zwycięstwie Związku Radzieckiego w II wojnie światowej. To był moment jego największej potęgi po prostu. Odbiorcy tej wewnętrznej propagandy mają uwierzyć w bohaterstwo walczących po stronie Rosji żołnierzy, najemników, i odbiorcami tej propagandy są też dzieci. Do Rosjan jednak najlepiej przemawia motywacja finansowa i to jest związane z biedą, która jest obecna w wielu regionach. I dlatego to eksponowanie aspektu finansowego jest łączone z mitem bohaterstwa. Zgłaszanie się na ochotnika nie jest pokazywane tylko jako sposób na zarobek sam w sobie, ale na zostanie bohaterem i nadanie jakiegoś sensu swojemu życiu. A przy okazji dopiero zarobienie dużo więcej pieniędzy niż jest to możliwe w miejscu zamieszkania. Na koniec jeszcze wspomnę, że ostatnio ukazał się mój artykuł na stronie Instytutu Nowej Europy właśnie na temat tego, jak propaganda przedstawia bohaterstwo rosyjskich żołnierzy. Starałam się nie mówić tego samego, co tam napisałam, żeby się zbytnio nie powtarzać, także polecam, zachęcam do lektury, jeśli kogoś ten temat interesuje.